My jesteśmy przyjaciółmi jak rodzeństwo. W związku z tym, w momencie, kiedy mamy, a zobaczą Państwo, że mamy, momenty, gdzie musi być namiętność, to my parskamy sobie w twarz śmiechem. No. I to jest ten moment, kiedy naprawdę śmiech przeszkadza nam, bo my mamy mieć napięcie, ja mam spojrzeć mu w oczy i właśnie się oplułam, przepraszam. Na luzie, na luzie. Jak pierwszy raz tańczyliśmy parę takich kroków, takich zmysłowych, gdzie musieliśmy się dotknąć, musieliśmy się uwodzić ruchem. My się tam muskać to będziemy wiele razy. Ale po prostu się tak zagotowaliśmy, że musieliśmy przerwać trening. Oczywiście choreografowie tego nie lubią, no bo to jest brak dyscypliny. To nie jest też tak, że wchodzimy na salę i jest show. Bo jest kamera, no to musimy po prostu trochę poświrować. Absolutnie tak nie jest. Jak już trenujemy, to musimy dawać z siebie 102%. No a w takich sytuacjach jak ta, kiedy kompletnie nie potrafimy poskromić swojego dobrego humoru, no bywa ciężko. Dlatego miejmy nadzieję, że mniej śmiechu na treningach, a więcej pracy. No tak jest, rzeczywiście tak jest, bo my bardzo dużo pracujemy, widzimy swoje braki, uważamy zgodnie, że jesteśmy najsłabszą parą w tym programie, jeśli chodzi o taniec. Przynajmniej w tym jesteśmy zgodni. W związku z tym musimy trenować naprawdę dużo, żeby to wszystko jakoś było zborne. Poza tym mam wrażenie, że jednak mamy o tyle gorzej, że my nie mamy za wiele czasu, to znaczy na treningach jesteśmy razem, ale ani razem nie mieszkamy, ani nie mieszkamy w ogóle blisko siebie, więc musimy się umawiać dodatkowo, żeby mieć ten trening, no bo jednak jak wychodzimy z sali, choreograf to jedno, ale chcemy sobie to wszystko przećwiczyć jednak sami w głowie, żeby ułożyć tę choreografię. W związku z tym, no tutaj jest ten minus, no jakbyśmy, może zamieszkamy razem na ten czas programu. Najważniejsze, i niech to będzie puenta naszej rozmowy, jest fakt, najważniejszy jest fakt, że zamieszkaliśmy w swoich głowach.